Słowo Boże mówi, że mamy się znajdować poza obozem. Poza obozem, tam gdzie znajduje się Pan Jezus Chrystus, odrzucony przez tych, którzy są w obozie. Pod koniec listu do Hebrajczyków, po tym tak wspaniałym przedstawieniu pełni osoby Chrystusa i Jego dzieła dla wierzącego, inspirowany Duchem Świętym autor pisze: dlatego i Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. Wyjdźmy więc do Niego poza obóz, znosząc pohańbienie Jego. Hebrajczyków 13 rozdział 12 do 13 wersetu. Dlatego i Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. Wyjdźmy więc do Niego poza obóz, znosząc pohańbienie Jego. Co tutaj widać? Widać tu kolejną ważną wskazówkę dla wierzącego żyjącego w czasach ruiny chrześcijaństwa. Musisz dokładnie przyjrzeć się tej prawdzie. Apostoł Paweł, a w zasadzie autor listu do Hebrajczyków, co do którego uważam, że był to Paweł, zwraca w tych wersetach uwagę na fakt, że Chrystus został ukrzyżowany poza bramą Jerozolimy, stanowiącej centrum judaizmu. Dlatego wierzący jest wezwany, by wyjść do Pana Jezusa Chrystusa, do Niego, do Pana Jezusa Chrystusa, do odrzuconego, poza obóz i znosić Jego, Pana Jezusa Chrystusa, hańbę. Zanim jednak wyjaśni się w szczegółach znaczenie tych wersetów, no warto zastanowić się i powiedzieć sobie kilka słów o obozie Izraela i przykładzie, jaki pozostawił nam Mojżesz, rozbijając namiot zgromadzenia poza obozem. Obraz ten powinien posłużyć lepszemu zrozumieniu tego naszego tematu. Bałwochwalczy obóz Izraela był niestety opisany w 2 Mojżeszowej 32, to znaczy niestety był on bałwochwalczy. Bo dobrze, że został opisany w Słowie Bożym, bo cokolwiek przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy z pism pociechę mieli. W 2 Mojżeszowej 32 rozdział, gdzie znajdujemy właśnie wspomniany bałwochwalczy obóz Izraela, zauważyć się da, że gdy Izrael odmówił Bogu należnego Bogu miejsca, czyniąc sobie złotego cielca i oddając temu cielcowi cześć, Bóg wybuchnął gniewem i dokonał sądu nad bałwochwalczym ludem. Jest to opisane w 2 Mojżeszowej 32 rozdział, w wersecie 10 oraz 27 i 28. Obóz izraelski cieszył się dotychczas, do tego momentu, uznaniem Boga, który mieszkał pośród swego ludu. Gdy sporządzono złotego cielca i zaczęto oddawać temu cielcowi cześć, Bóg nie mógł przyznać się do Izraela jako swojego ludu. Izraelici zajęci byli wykonywaniem przy użyciu swoich narzędzi bożka, wznoszeniem ołtarza dla niego i wyznaczaniem dni świątecznych, składaniem ofiar, ucztowaniem i zabawą, jak to widzimy w wersetach od 4 do 6 tego fragmentu z 2 Mojżeszowej 32 rozdział. Znikczemnieli i Bóg nie mógł już dłużej spotykać się z nimi w ich splamionym, bałwochwalczym obozie. Izraelici zajęci byli wykonywaniem przy użyciu swoich narzędzi bożka, wznoszeniem ołtarza dla niego i wyznaczaniem dni świątecznych, składaniem ofiar, ucztowaniem i zabawą, o czym mówią wersety 4 do 6.
znikczemnieli i Bóg nie mógł już dłużej spotykać się z nimi w ich splamionym bałwochwalstwem obozie. W drugiej Mojżeszowej, 33 rozdział, widzimy Mojżesza, który posiada wyćwiczone duchowe zmysły i odczuwa, co przystoi świętości Bożej. W rozdziale tym ów mąż Boży odłącza się od obozu Izraelitów. A Mojżesz wziął namiot i rozbił go poza obozem. Z dala od obozu i nazwał go namiotem zgromadzenia. Każdy, kto chciał się poradzić Pana, wychodził do namiotu zgromadzenia, który był poza obozem. Gdy Mojżesz wchodził do namiotu, słup obłoku zstępował i stawał u wejścia do namiotu i Pan rozmawiał z Mojżeszem. I Pan rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak człowiek rozmawia ze swoim przyjacielem. Scena ta przedstawia przykład. Co to znaczy wyjść poza obóz? Widzimy, jak niezbędnym jest ten krok. Jeśli w dniach odstępstwa i zła, które obecnie jest w obozie, pragniemy doświadczyć obecności Pana. Pan znajdował się poza obozem Izraela, więc Mojżesz odłączył się od niego i rozbił namiot, prawdopodobnie swój własny namiot, poza bałwochwalczym obozem Izraelitów. Zauważmy, że on nie tylko wyszedł poza obozowisko, lecz swój namiot rozbijał z dala od obozu. Namiot ten, znajdujący się poza sferą złych wpływów, nazwał namiotem zgromadzenia. Namiot Mojżesza stał się centrum zebrań wszystkich, którzy szukali Pana. Musieli oni opuścić zanieczyszczony obóz i przyjść do namiotu. Pan przyznał się do Mojżesza i owej garstki ludu oraz nowego miejsca zgromadzenia przez słup obłoku. Widzialny symbol obecności Bożej, który opuszczał się i stawał u wejścia do namiotu. Z samym Mojżeszem rozmawiał Bóg twarzą w twarz, jak rozmawia przyjaciel z przyjacielem. Przebywający w obozie lud widział słup obłoku przy namiocie zgromadzenia i ilekroć się on pojawiał, powstawał każdy przy wejściu do swego namiotu, by oddać cześć Panu. W ten sposób Izraelici dawali wyraz temu, że zdawali sobie sprawę z faktu, iż Pan nie może dłużej zaszczycać skażonego bałwochwalstwem obozu swą obecnością oraz że uznał nowe miejsce poza obozem za właściwe miejsce zgromadzania się. Mimo tego odnosi się wrażenie, że przeważająca część ludu nie odłączyła się od zanieczyszczonego obozu, gdyż, jak da się przeczytać, powstawał cały lud i kłaniali się każdy u wejścia do swego namiotu, zamiast wyjść z niego do namiotu zgromadzenia. Każdy chrześcijanin, który zdaje sobie sprawę z aktualnego stanu chrześcijaństwa i boleśnie go odczuwa, z pewnością bez problemu zrozumie, jakie przesłanie niesie dla nas to historyczne wydarzenie. Oprócz napomnienia z Hebrajczyków 13:13, by wyjść do Chrystusa poza obóz, czytamy przecież w Rzymian 15, rozdział 4, werset. Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, zatem śmiało możemy powiedzieć, że przykład Mojżesza i innych, którzy odłączyli się od bałwochwalstwa i zła panującego wewnątrz obozu Izraelitów, dostarcza wierzącemu praktycznego drogowskazu co do postępowania w dniach ruiny chrześcijańskiego wyznania. Chrześcijaństwo stało się bałwochwalczym obozem, jak niegdyś obóz izraelski. Chrystusowi odmówiono należnego mu miejsca i w wielu chrześcijańskich ugrupowaniach uprawia się bałwochwalstwo. Ludzie, podobnie jak Izraelici, za pomocą swych narzędzi sporządzili mnóstwo własnych bożków.
Wiele systemów religijnych zostało stworzonych bez uwzględnienia Bożych myśli o Kościele, które znajdujemy objawione w Jego Słowie. Autorytet Chrystusa oraz suwerenne działanie Ducha Świętego zostały właściwie całkowicie zapomniane i odstawione na bok przez ludzkie systemy. Dziś w chrześcijaństwie znaleźć można każdy rodzaj zła doktrynalnego i moralnego, które stało się Babilonem duchowej dezorientacji, pomieszania i zepsucia. Objawienie 18 rozdział przedstawia nam proroczy obraz tego Babilonu w końcowej fazie jego istnienia, gdy zło sięgnie zenitu. Rozdział ten odsłania nam jednocześnie sąd Boży, jakiego dokona Bóg nad tym zepsutym systemem. Dlatego czytamy: upadł wielki Babilon i stał się siedliskiem demonów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego. Wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające. Tak mówią wersety 2 i 4, 18 rozdziału objawienia. Jak niegdyś Mojżesz, tak my dzisiaj musimy wyjść poza ten bałwochwalczy obóz i odłączyć się od jego zła i zepsucia. Jeżeli chcemy cieszyć się uznaniem Pana Jezusa Chrystusa i Jego osobistą obecnością, jakże smutnym jest widok wielu prawdziwych wierzących, którzy zamiast wyjść poza skażony obóz chrześcijańskiego wyznania, trzymają się kurczowo jego różnych systemów. Jak wielu Izraelitów, tak i oni oddają Bogu cześć u wejścia do swoich namiotów w odstępczym obozie, który został opuszczony przez Chrystusa. Jeżeli którykolwiek z tych słuchaczy, którzy słuchają tego, miałby być jednym z nich, moją modlitwą jest, aby poszedł za głosem: wyjdź z niego, ludu mój, abyś nie był uczestnikiem jego grzechów. Wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów. Także kluczową kwestią jest to, żebyśmy rozumieli, czym jest obóz judaizmu. I chciałbym przyjrzeć się nieco bliżej obozowi, który apostoł miał na myśli, pisząc do nawróconych Izraelitów w Hebrajczyków 13:13, by go opuścili i wyszli do Chrystusa, który poza bramą cierpiał jako prawdziwa ofiara za grzech. Inspirowany pisarz wykazuje, że Chrystus znajduje się poza odstępczym religijnym systemem judaizmu. Dlatego ci, którzy go miłują, ci, którzy Pana Jezusa Chrystusa miłują, powinni wyjść do Niego poza obóz, znosząc pohańbienie Jego. To już trzeci raz, kiedy chwała Boża opuściła Izrael. Po raz pierwszy miało to miejsce na pustyni, o czym czytaliśmy w 2 Mojżeszowej 33. Po raz drugi wydarzenie to miało miejsce w Jerozolimie za dni proroka Ezechiela, gdy chwała Boża opuściła świątynię, o czym możemy przeczytać w Ezechiela 10 rozdział od 18 do 19 wersetu oraz 11 rozdział 23 werset. Po raz trzeci teraz, po ukrzyżowaniu Chrystusa, którym objawiła się chwała Boża dostrzegalna przez wiarę na obliczu Jezusa Chrystusa, o czym mówi nam 2 Koryntian 4:6. Zatem ci, którzy szukają Pana i Jego obecności, muszą wyjść do Niego na miejsce odrzucenia i hańby, jakie wyznaczył Mu obowiązujący za Jego dni na ziemi system religijny. Dobrze byłoby zastanowić się nad istotą obozu judaizmu, z którego wydalony został Chrystus. W liście do Hebrajczyków 9 od 1 do 10 wersetu znajdujemy opis tego obozu, z którego możemy wyodrębnić następujące jego cechy. Po pierwsze, wyróżniał się ziemską świątynią materialną o ziemskim pochodzeniu, wyposażoną w majestatyczne sprzęty, meble i naczynia. Tak mówią wersety 1 i 2. Po drugie, ta ziemska świątynia miała wewnętrzną część zwaną miejscem najświętszym, od reszty świątyni oddzielała ją zasłona. Kapłani wchodzili do pierwszej części przybytku, gdzie sprawowali służbę, ale do miejsca najświętszego mógł wejść jedynie arcykapłan i to raz w roku, przynosząc krew za swoje grzechy
i za grzechy ludu. Tak powiedział przecież w liście do Hebrajczyków w 9 rozdziale, w wersetach 3-7 apostoł Paweł. Bóg mieszkał w miejscu najświętszym, a człowiek pozostawał na zewnątrz. Z tego wynika, po trzecie, że judaizm nie znał bezpośredniego przystępu do Boga. Przez to Duch Święty wskazuje wyraźnie, że droga do świątyni nie została jeszcze objawiona, jak mówi werset 8. W judaizmie, po czwarte, istniała wyodrębniona spośród ludu klasa kapłańska. Mianowani kapłani byli ludźmi, którzy poświęcili się służbie w świątyni i Bogu oraz pośredniczyli między Bogiem a ludem. Lud nie miał bezpośredniego udziału w służbie świątynnej, o czym przekonuje nas werset 6 tego 9 rozdziału listu do Hebrajczyków. Ta ziemska świątynia wraz z jej porządkiem kapłańskim i ofiarami nie była w stanie zagwarantować czcicielowi czystego sumienia ani uczynić składającego ofiarę doskonałym i nieskalanym przed Bogiem. O czym mówi nam list do Hebrajczyków, 9 rozdział, 9 werset oraz 10 rozdział, pierwsze 3 wersety. Po szóste, był to ustanowiony przez Boga dla narodu izraelskiego cielesny system kultu, który zakładał, że czcicielami jest cały naród przebywający w obozie. Judaizm nie wymagał, aby przystępujący do Boga chwalcy byli zrodzeni na nowo. Lud izraelski był zatem mieszaną grupą wierzących i niewierzących, znajdujących się na gruncie przestrzegania prawa, co miało zapewnić im usprawiedliwienie, o czym mówi list do Hebrajczyków, 3 i 4 rozdział. Zatem w tym 6 punkcie był to ustanowiony przez Boga dla narodu izraelskiego cielesny system kultu, który zakładał, że czcicielami jest cały naród przebywający w obozie. Judaizm nie wymagał, aby przystępujący do Boga chwalcy byli zrodzeni na nowo. To jest kluczowa kwestia, dlatego to podkreślam, powtarzam i sygnalizuję. Lud izraelski był mieszaną grupą wierzących i niewierzących, znajdujących się na gruncie przestrzegania pewnych rytuałów, co miało zapewnić im pewnego rodzaju przywileje. Po siódme, była to ziemska religia, ustanowiona na ziemi i o takim charakterze, dostosowana do człowieka w ciele, z której przestrzeganie nie było powiązane ze znoszeniem żadnej hańby, o czym mówi Galacjant. 5 rozdział, 11 werset i 6 rozdział, 12, 13 werset. Są to podstawowe cechy żydostwa. Ważne jest, aby je sobie przyswoić, jako że później jeszcze raz się do nich odwołam, przedstawiając kontrast judaizmu względem natury chrześcijaństwa, chrześcijańskiego działu, stanowiska oraz podobieństw między obozem żydostwa a dzisiejszym obozem chrześcijaństwa. Do tego obozu judaizmu Bóg posłał swojego Syna, obiecanego Mesjasza, który został jednak odrzucony i wyrzucony poza bramę jego stolicy, Jerozolimy. Krzyż Chrystusa położył kres religijnemu systemowi tego obozu z charakterystycznymi dla niego obrazami i cieniami i wprowadziła w obszar obowiązywania nowego przymierza łaski i dokonanego dzieła odkupienia w Chrystusie. I wprowadził w nowe przymierze łaski i dokonane odkupienie w Chrystusie. Niemniej jednak Bóg znosił naród izraelski aż do momentu ukamienowania Stefana. Wówczas Izrael jako naród został całkowicie odsunięty na bok i obóz judaizmu został całkowicie odrzucony przez Boga. Mimo tego prawdziwi wierzący w Chrystusa nadal trzymali się judaizmu,
a niektórzy żydowscy wierzący znajdowali się w niebezpieczeństwie, by wyrzec się chrześcijańskiego wyznania i zawrócić do tego obozu judaizmu. Dlatego około 30 lat po ukrzyżowaniu Pana Jezusa został napisany list do Hebrajczyków, wskazujący na pełnię błogosławieństw w Chrystusie i Jego dziele, napominający żydowskich wierzących, by wyszli do odrzuconego Chrystusa poza odstępczy i porzucony przez Boga obóz judaizmu. Jest to również właściwe miejsce dla Kościoła, gdyż nowe wino chrześcijaństwa nie może być wlane do starych bukłaków obowiązującego w żydowskim obozie systemu prawnego, jak to mówi nam Ewangelia Łukasza, 5 rozdział 37 do 38 wersetu. Nie da się podążać za Chrystusem i oddawać Mu czci w miejscu, w którym został On wzgardzony i odrzucony. Tutaj oczywiście widoczny jest kontrast wobec chrześcijaństwa. Na podstawie doskonałej, pełnej, przebłagalnej ofiary Chrystusa na krzyżu w dniu Pięćdziesiątnicy Bóg utworzył Kościół przez wstąpienie i chrzest Duchem Świętym oraz założył chrześcijaństwo w jego niebiańskim charakterze jako to, co od teraz uznaje i co jest mu miłe. Ono w jego prawdziwych cechach przedstawionych w Piśmie Świętym jest dokładnym przeciwieństwem cech, na które zwróciłem przed chwilą uwagę jako charakteryzujących obóz judaizmu. Teraz chciałbym opisać w skrócie te kontrastujące cechy chrześcijaństwa, które można porównać z odpowiadającymi im numerycznie punktami poprzedniej listy typowych cech żydostwa. Po pierwsze, chrześcijańska świątynia znajduje się w niebie, a nie na ziemi. Chrystus przeszedł przez niebiosa i tam jako prawdziwy arcykapłan wstawia się za nami w obecności Boga, jako sługa niebiańskiej świątyni i prawdziwego przybytku, o czym mówi nam list do Hebrajczyków, 8 rozdział 2 werset oraz 9 rozdział 24 werset. Zasłona, która strzegła miejsca do miejsca najświętszego, jak mówił drugi punkt, została rozdarta przez krew Jezusa. Mamy śmiałość wstępować do tego najświętszego miejsca nową i żywą drogą poprzez rozdartą zasłonę, o czym mówili do Hebrajczyków, 10 rozdział 19 do 20 wersetu. Bóg wyszedł do człowieka w Chrystusie, natomiast Chrystus wstąpił do Boga dla wierzących i otworzył nam drogę do miejsca najświętszego. Wstęp do miejsca za zasłoną w niebiańskiej świątyni jest wolny dla każdego prawdziwego chrześcijanina. Po trzecie, w ten sposób mamy bezpośredni przystęp do Boga, albowiem przez Niego mamy dostęp do Ojca jedni i drudzy, to znaczy wierzący Żydzi i poganie wierzący, w jednym duchu. Efezjan 2, rozdział 18, werset. Po czwarte, każdy wierzący w Chrystusa jest święty i jest królewskim kapłanem, który posiada przywilej składania Bogu duchowych ofiar. W nowotestamentowym chrześcijaństwie nie ma wyodrębnionej klasy kapłańskiej, o czym mówi nam pierwszy list Piotra, 2, rozdział 5 i 9 werset. Zatem wszelcy pastorzy, księża i inni są antychrystami i powinny się oddzielić od każdego systemu, w którym oni występują. Po piąte, przez jednorazową, doskonałą i pełną ofiarę Chrystusa wierzący posiada oczyszczone sumienie, jest uświęcony i na zawsze doskonały przed Bogiem. Posiada pewność, że jego grzechy i nieprawości już nigdy więcej nie zostaną wspomniane. Nie ma już żadnej świadomości grzechów. Mówi o tym Hebrajczyków 9 rozdział 14 werset, 10 rozdział 10 werset i 14 do 17 wersetu 10 rozdziału listu do Hebrajczyków. Po szóste, Kościół Chrystusa składa się z ludzi posiadających żywą relację z Bogiem poprzez nowonarodzenie. Kościół ten nie obejmuje nikogo, kto ma tylko zewnętrzną formę, zewnętrzną relację z Bogiem z racji
czy to urodzenia, czy odprawiania pewnych obrzędów, jak było w przypadku Izraela. Jedynie ci, którzy narodzili się na nowo, należą do królestwa i mogą oddawać Bogu cześć w duchu i w prawdzie, o czym mówi Ewangelia Jana, 3 rozdział, 3 werset oraz 4 rozdział, 24 werset. W prawdziwym kościele czciciele nie stanowią mieszanki ludzi zbawionych i niezbawionych. Po siódme, chrześcijaństwo ma wyraźnie niebiański charakter. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, o czym mówi Filipian, 3 rozdział, 20 werset. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie. Dlatego nie odpowiada człowiekowi w ciele, ale dla naturalnego człowieka jest obrazą i zgorszeniem. Wzgarda krzyża i hańba Chrystusowa wiąże się z prawdziwym chrześcijańskim uwielbieniem. Ci wszyscy, którzy chcą się podobać od strony cielesnej, zmuszają was do obrzezania, czyli element żydowski, byle tylko nie cierpieć prześladowania dla krzyża Chrystusowego, o czym informuje nas list do Galacjan, 6 rozdział, 12 werset. Są to niektóre z głównych cech chrześcijaństwa nowotestamentalnego, nowotestamentowego, stojące w przeciwieństwie do obozu żydowskiego. Prawdziwe chrześcijaństwo nie stanowi religijnego obozu na ziemi, lecz wywołaną z tego świata wspólnotę wierzących zjednoczonych z Chrystusem, ich uwielbioną głową w niebie. To do Niego mają wyjść wierzący poza wszelki religijny obóz. Obóz chrześcijaństwa nie jest tutaj wyjątkiem, więc obóz judaizmu to jedno, a obóz chrześcijaństwa to jest również miejsce, gdzie nie powinien przebywać chrześcijanin. Omówiłem już krótko cechy charakterystyczne i stanowisko prawdziwego chrześcijaństwa, które urzeczywistniał apostolski Kościół, o czym przekonuje nas studium Nowego Testamentu. Natomiast już jedno przelotne spojrzenie na historię wyznawczego Kościoła, czyli kościelnojaństwa w późniejszym czasie oraz jego obecny stan objawia smutny fakt, że bardzo szybko utracił on swój niebiański charakter i właściwe chrześcijańskie cechy. Twór, który przez lata nosił miano Kościoła, a który nazwać możemy chrześcijaństwem lub kościelnojaństwem, bardzo szybko zapuścił na ziemi swe korzenie, stając się połączeniem judaizmu i chrześcijaństwa. Twór, który przez lata nosił miano Kościoła, a który nazwać możemy kościelnojaństwem, bardzo szybko zapuścił na ziemi swe korzenie, stając się połączeniem judaizmu i chrześcijaństwa. Chrześcijaństwo szybko uległo judaizacji. Zasady żydostwa, religii adresowanej do nieodrodzonego człowieka w ciele, z niewielką domieszką chrześcijańskiej prawdy zostały wkrótce zaadoptowane przez ogół. Chrześcijaństwo bardzo szybko przyjęło formę religijnego obozu na ziemi, bliźniaczo podobnego do bałwochwalczego obozu Izraela za czasów Mojżesza i odstępczego obozu judaizmu, który odrzucił swego Mesjasza. Przypomnij sobie zasadnicze cechy judaizmu i zwróć uwagę na to, jak bardzo, mniej lub więcej, charakteryzują one różne systemy religijne w łonie chrześcijaństwa albo w zasadzie kościelnojaństwa. Po pierwsze, posiadają one ziemskie świątynie o majestatycznym wyglądzie, wyposażeniu, naczyniach, wszystkim, co przyjemne dla cielesnych oczu. Po drugie, mają oddzieloną sferę, do której wchodzi jedynie duchowny, pastor, ksiądz, odprawiający mszę czy nabożeństwo. Po trzecie, istnieje bezpośredni, wolny przystęp do Boga dla prawdziwych chrześcijan, natomiast w kościelnojaństwie nie istnieje bezpośredni, wolny przystęp do Boga. W kościelnojaństwie Bóg jest kimś odległym. W kościelnojaństwie zwraca się do Niego jako do Boga Wszechmogącego, Najwyższego, ale rzadko Abba Ojcze, co jest przywilejem prawdziwych, usynowionych dzieci Bożych, o czym mówi nam Galacjan,
czwarty rozdział, piąty do szóstego wersetu. Jest to nic innego jak żydowski dystans między czcicielem a Bogiem. Po czwarte, służbę sprawuje wyodrębniona, ordynowana klasa kapłanów i duchownych, którzy służą pod zarządzeniami wyższych urzędników kościelnych. W kościelnojaństwie stoją oni pomiędzy Bogiem a ludźmi, tworząc podział na tzw. kler i laikat, na laikat i kler. Przewodnictwo i kierownictwo Ducha Świętego są zastępowane przez ludzką organizację i przywództwo. Po piąte, oczyszczone sumienie, świadomość przebaczenia grzechów i przyjęcia przez Boga to ogólnie nieznane pojęcia w kościelnojaństwie. Co więcej, stwierdzenie, że jest się zbawionym i pewnym swego miejsca w niebie, nieutracalnie zbawionym, nierzadko poczytywane jest za najwyższą zuchwałość. Po szóste, w kościelnojaństwie wierzący i niewierzący w sercu, nawróceni i nieodrodzeni, razem stanowią grupę oficjalnych czcicieli na podstawie przestrzegania przykazań i wykonywania uczynków w celu osiągnięcia zbawienia. Po siódme, w kościelnojaństwie systemy te nie ganią człowieka w ciele, uznają go i zwracają się do niego. Są tak zorganizowane, aby przyciągać nieodrodzonych ludzi w ciele. Nic dziwnego, że nie są zgorszeniem dla niewierzącego człowieka, nie wiążą się z hańbą Chrystusową i nie każą nikomu dźwigać jego krzyża, krzyża Chrystusowego. Niestety, takie właśnie są cechy charakterystyczne dla dzisiejszego kościelnojaństwa, które tak samo jak niegdyś obóz judaizmu, a może jeszcze bardziej, stanowi odstępczy religijny system. Dlatego wierzący obecnego czasu łaski wzywani są, aby wyjść poza obóz religijnego systemu kościelnojaństwa do Chrystusa, Bożego, prawdziwego centrum zgromadzania się. Na pytanie, co zatem charakteryzuje dzisiejszy obóz, ktoś udzielił odpowiedzi. To każde miejsce, gdzie Chrystus tronuje z imienia, ale nie w rzeczywistości. Nie interesuje mnie, jak starą jest tradycja i autorytet. Gdziekolwiek jest utworzona przez człowieka organizacja, która odbiera Chrystusowi jedynie Jemu należne miejsce ponad wszystkim, co jest ewidentnie wbrew nowotestamentalnym pouczeniom, gdziekolwiek nie jest Pan Jezus Chrystus, nie jest On uznawany za najwyższy autorytet pod absolutną kontrolą Słowa Bożego i Ducha Świętego, tam znajdziesz obóz. Samuel Ridot. Obóz, do którego opuszczenia wzywani są dzisiejsi wierzący, to tak zwane kościelnojaństwo, w którym ludzie wznowili minione żydowskie elementy pod pozorem łaski. Każdyż system, który ustanawia ludzkie autorytety i zwierzchności, które w praktyce prowadzą krok po kroku do odmówienia autorytetu Chrystusowi, dzieje się tak wszędzie tam, gdzie tak zwani duchowni stoją nad tak zwanymi laikami. To obóz, z którego należy wyjść. Obóz to system ziemskiej, cielesnej religii ustanowionej przez człowieka. Miejsce, gdzie obóz zostaje zniesławiony. Miejsce, gdzie Bóg zostaje zniesławiony. Miejsce, gdzie Bóg jest zniesławiony. Boże Słowo odstawione na bok, gdzie człowiekowi pozostawia się wolność i daje miejsce, by człowiek czynił, co uważa za słuszne. Wierzymy, że te spostrzeżenia pomogą wszystkim szczerym czytelnikom Słowa Bożego rozpoznać, czym jest dzisiejszy obóz i umożliwią im lepsze zrozumienie znaczenia Hebrajczyków 13:13. Wyjdźmy więc do niego poza obóz, znosząc pohańbienie jego. Oby każdy, kto to pojmie, został umocniony przez Ducha Świętego, aby postąpić zgodnie z tym Bożym zaleceniem.
Jedynie na tym pogardzanym miejscu poza obozem, w odłączeniu od wszystkiego, co w jakikolwiek sposób zniesławia Chrystusa i ujmuje coś z należnego mu miejsca, można w pełni doświadczać Jego słodkiej obecności i poznać uwielbienie w duchu i w prawdzie. Przebywanie na ziemi poza obozem, u boku odrzuconego Chrystusa, odpowiada naszemu niebiańskiemu działowi z Nim w górze. Naszemu niebiańskiemu działowi z Nim w górze odpowiada. Abyśmy mogli wejść poza zasłonę jako czciciele, musimy tu na ziemi wyjść poza obóz. Jest to ważna zasada, zgodnie z którą powinien postąpić każdy wierzący żyjący w dniach ruiny chrześcijaństwa i pragnący podążać wiernie za swym Panem. Musimy wyjść do Chrystusa. Ci, którzy nie wyszli, powinni wyjść do Chrystusa. Chciałbym podkreślić, że wyjście do Chrystusa to pozytywny aspekt odłączenia się od obozu. Myśl o tym powinna być motywem skłaniającym każdego wierzącego do wyjścia poza obóz. Jedynie ta błoga myśl jest w stanie utrzymać wierzącego na ścieżce odłączenia i wszelkich powiązanych z nią doświadczeń i cierpień. Chrystus w Jego piękności, w Jego chwale, w Jego przewyższającej wszystko wystarczalności musi stać nieustannie przed oczyma naszych serc i ku Niemu powinny zwracać się pragnienia naszej duszy. To właśnie Jego cudowną osobę, Jego chwałę, wystarczalność i Jego dzieło pisarz listu do Hebrajczyków nieustannie stawia adresatom przed oczy, zanim w ostatnim fragmencie wezwie ich do odłączenia się od obozu judaizmu, jak to czytaliśmy w ostatnim rozdziale 13 rozdziału Hebrajczyków. Dusza wierzącego musi rwać się do Chrystusa i pragnąć, by kroczyć jedynie z Nim, pod Jego bezpośrednimi wskazaniami i kontrolą Ducha Świętego. Jakikolwiek inny sposób oddzielenia nie jest wystarczający, by podążać ku Chrystusowi bez obozu. Gdy ktoś odłącza się od jakiegoś religijnego systemu tylko dlatego, że zauważa, iż obecne jest tam zło, łatwo może ulec pokusie utworzenia nowego, lepszego systemu lub stać się członkiem innego, w którym świętości i prawdzie poświęca się nieco więcej uwagi niż w miejscu, w którym dotychczas się znajdował. Niemniej jednak nadal znajdować się będzie w systemie, w którym Chrystus nie stanowi wyłącznego centrum zgromadzania się i nie posiada najwyższego miejsca zwierzchności i autorytetu przez nieskrępowane działanie Ducha Świętego. Dalej będzie stanowił część obozu kościelnojaństwa, choć być może na jego zewnętrznej krawędzi. Podobnie jak Mojżesz, musimy rozbić nasze namioty z dala od obozu, jak mówi 2 Mojżeszowa 33:7, i zgromadzić się całkowicie do Chrystusa. Oby zarówno moja osoba, jak i wszyscy, którzy mnie słuchają, poznali lepiej to błogosławione miejsce poza obozem, u boku Chrystusa.